Zmarł arcybiskup senior Edmund Piszcz. Nie żyje arcybiskup metropolita warmiński Edmund Piszcz. Nie żyje arcybiskup metropolita warmiński Edmund Piszcz. Był on 49. biskupem warmińskim i pierwszym arcybiskupem metropolitą warmińskim. Duchowny zmarł w wieku 93 lat. Do ostatnich dni arcybiskup Piszcz był aktywny, regularnie nagrywał m.in. komentarze do niedzielnych czytań Pisma Świętego dla Radia Olsztyn. Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej poinformowała, że arcybiskup senior Edmund Piszcz zmarł w środę rano. Przed kilkoma dniami trafił do szpitala, jego stan miał się poprawiać. Kim był arcybiskup Edmund Piszcz? Urodzony w 1929 roku w Bydgoszczy, Edmund Piszcz do Olsztyna przyjechał w 1948 roku, by uczyć się w niższym seminarium duchownym diecezji warmińskiej. Dwa lata później w olsztyńskim jeden liceum ogólnokształcącym imienia Adama Mickiewicza zdał maturę. Następnie uczył się filozofii i teologii w wyższym seminarium duchownym w Pelplinie. 10 maja 1956 rok. Przyjął święcenia kapłańskie i objął wikariat przy katedrze pelplińskiej oraz pełnił funkcję prefekta Collegium Marianum. Był również prefektem w liceum ogólnokształcącym w Pelplinie. Kapelan honorowy Jego Świątobliwości w latach 1958-62 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studiował historię Kościoła. Podczas studiów współpracował z ojciec Romualdem Gustawem, dyrektorem Biblioteki Kul, przy pisaniu i redagowaniu haseł do hagiografii polskiej. Współpracował także z redakcją Encyklopedii Katolickiej, w której zamieszczał hasła o tematyce kościelnej. Doktorat z historii Kościoła obronił w 1962 roku. Po studiach doktoranckich powrócił do Pelplina, gdzie został mianowany profesorem historii Kościoła oraz wykładowcą języka łacińskiego i niemieckiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Kierował wówczas także archiwum diecezjalnym. Dwukrotnie, w latach 1973-74 i 1979-80, korzystając z przyznanego stypendium naukowego, studiował w Instytucie Historii Kościoła w Moguncji. 22 października 1970 rok. Papież Paweł VI nadał mu godność kapelana honorowego Jego Świątobliwości. 3 kwietnia 1982 rok. Papież Jan Paweł II mianował ksiądz Edmunda Piszcza biskupem pomocniczym chełmińskim. 20 maja tego roku otrzymał święcenia biskupie w Pelplinie z rąk prymasa Polski arcybiskup Józefa Glempa. 11 listopada 1985 rok. Biskup Piszcz otrzymał papieską nominację na administratora apostolskiego sede plena diecezji warmińskiej. Objęcie urzędu odbyło się we Fromborku 30 listopada 1985 rok. 22 października 1988 rok. Papież Jan Paweł II mianował go ordynariuszem diecezji warmińskiej, a 25 maja 1992 rok. Pierwszym arcybiskupem metropolitą warmińskim. Funkcję tę sprawował do 2006 rok. Podczas kierowania przez Edmunda Piszcza diecezją warmińską doszło m.in. do drugiego nawiedzenia diecezji warmińskiej przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, zorganizowano kongres eucharystyczny, powołano akcję katolicką i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Przyczynił się do budowy nowego gmachu Wyższego Seminarium Duchownego, Hosianum, na osiedle Redykajny w Olsztynie. Arcybiskup pełnił liczne funkcje w Episkopacie Polski 1 stycznia 1987 rok. Biskup Piszcz utworzył wikariaty biskupie w Elblągu i Ełku, z których po 5 latach powstały dwie diecezje, ełcka i elbląska. W okresie posługi arcybiskup Piszcz szeregował 110 parafii, zreorganizował sieć dekanalną z 26 dekanatów w 1995 rok. Do 33 w 2004 rok ustanowił nowe sanktuaria. Za czasów jego posługi doszło do utworzenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Wydziałem Teologii. Arcybiskup Edmund Piszcz pełnił wiele funkcji w Episkopacie Polski. W latach 1983-1994 przewodniczył Komisji Misyjnej Episkopatu Polski.
od 1985 rok do 1991 rok. Był krajowym dyrektorem papieskich dzieł misyjnych w Polsce, a od 1989 rok do 1994 rok członkiem Rzymskiej Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Przewodniczył Radzie do spraw Migracji, Turystyki, Pielgrzymek oraz Zespołowi do spraw Kontaktów z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Był członkiem Zespołu do spraw Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną i Zespołu do spraw Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. W latach 1984-2004 był przewodniczącym sekcji historyków Kościoła.